Cześć, witajcie. Kilka miesięcy temu testowałem bardzo ciekawy telefon Nubia Red Magic 5S. Ciekawy, ale nie idealny. A dziś zapraszam na recenzję następcy Red Magic 6. Czy szóstka wypadnie lepiej niż poprzedni model? Telefon niewiele się zmienił, jeżeli chodzi o ogólny styl i wymiary i ergonomię i tym podobne kwestie. Oczywiście nowe wydanie zostało trochę ugrzecznione, no bo poprzedni model, przyznacie, był dość awangardowy, przynajmniej jeżeli chodzi o kolorystykę. Nowy jest dużo bardziej stonowany, ale z kolei przybyło mu świecidełek. W tym miejscu mamy podświetlane diodki, które poza ozdobą pełnią również rolę diody powiadomień, gdy telefon jest odłożony wyświetlaczem do dołu. Bo gdy leży na pleckach, to mamy funkcjonalny i rozbudowany i dość szeroko konfigurowalny Always On Display, który ja zdecydowanie wolę niż diodę. Mogę zatem uznać, że wygląd w sumie poprawiono, ale nie wyzbyto się kilku negatywnych cech, które zauważałem już u poprzednika. Przede wszystkim obudowa wciąż jest bardzo śliska. Fakt, telefon dosyć dobrze leży w ręku, ale ma tendencję do uciekania z niej, bo jest po prostu bardzo, bardzo śliski, co w gamingowym telefonie nie jest do końca pożądaną cechą. Dodatkowo telefon ma też tendencję na przykład do zjeżdżania ze stołu, po prostu odłożony, zsuwa się, jeżeli stół jest choć troszeczkę krzywy. Po prostu trzeba uważać i liczyć na to, że zestawy sprzedażowe, bo ja mam niestety zestaw testowy, pozostaje liczyć na to, że zestawy sprzedażowe zostaną wzbogacone o silikonowy pokrowiec, tak jak w przypadku poprzedniego modelu. Silikonowy pokrowiec dodam dosyć praktyczny, z pogrubionymi narożnikami. Niestety nie poprawiono też położenia przycisków, które dla mnie mogłyby być trochę wyżej, no ale z kolei posiadacze mniejszych dłoni może to nawet docenią, a wyżej nie mogły być, ponieważ telefon ma aktywny układ chłodzenia, który jest jego bardzo dużą zaletą, ale jednocześnie też sporym przekleństwem, ale o tym za chwilkę. Zanim przejdziemy do szczegółów, to może jeszcze szybki rzut oka, co gdzie jest. Na dole USB-C, jeden z głośników i gniazdo na karty, niestety nie pozwalające korzystać z kart pamięci microSD. Możemy tam tylko simki wkładać. Na górze mini jack, na prawym boku samotny przycisk łącznika i dwa trochę zamaskowane triggery dotykowe dla graczy. Na lewym boku przyciski włączności i taki tajemniczy suwaczek. Do czego on służy? On włącza, moi drodzy, specjalny tryb gry, który mamy w tym telefonie. Jeśli chodzi o front, trochę smutno, ale w sumie całkiem przyzwoicie. Wyświetlacz otoczony równą, prostą i w miarę wąską ramką. Bez żadnych dziurek, bez żadnych noczy, bo aparat do selfie udało się upchnąć tutaj na obramowaniu poza obrębem właściwego wyświetlacza. A wyświetlacz, moi drodzy, jest naprawdę świetny. Poza tym, że jak wspomniałem, nie ma żadnych obcych elementów rozmaiceń w postaci otworków, to jeszcze ma częstotliwość odświeżania obrazu sięgającą aż 165 Hz. Na papierze wygląda to imponująco, a na ekranie, no cóż, no w sumie też. Co prawda konia z rzędem temu, który odróżni, czy to jest 144, czy 165, czy 120, ale obraz faktycznie, chociażby przy przewijaniu interfejsu, jest naprawdę bajecznie płynny. Oprócz tego, że mamy płynny obraz, to jeszcze mamy ten obraz w bardzo dobrej jakości, ponieważ zastosowano tu dobrej klasy matrycę AMOLED, ma ona przekątną 6,8 cala, no i rozdzielczość można powiedzieć, że tylko Full HD, bo 2400x1080, bez wątpienia, natomiast przyda nam się dobra, wysoka jasność, świetne odwzorowanie kolorów, no i oczywiście niezbędne opcje ochrony wzroku i dostosowywania balansu kolorów do naszych potrzeb i upodobań. Panel dotykowy również jest tu znakomity, a co ciekawe, mamy możliwość regulacji jego czułości. Pod wyświetlaczem całkiem niezły czytnik linii papilarnych, dosyć szybki, dosyć bezbłędny, no i aktywny, nie musimy używać klawisza włącznika, po prostu miejsce, w którym trzeba przyłożyć palec, podświetli się, kiedy tylko uniesiemy telefon. Weźmiemy go do ręki. Smartfon ma też oczywiście system rozpoznawania twarzy, równie przyzwoity, tylko pamiętajcie, to jest prosty układ oparty o obraz przedniego aparatu. Podobnie jak czytnik papilarny, działa dosyć szybko i dosyć bezbłędnie, a dzięki temu, że jest opcja podświetlenia twarzy za pomocą rozbłysku wyświetlacza, układ działa również przy bardzo, bardzo słabym świetle, a w zasadzie nawet w ciemności też całkiem nieźle sobie daje radę. Telefon zmontowano bardzo porządnie, jest on sztywny, użyto przyzwoitych materiałów, ale niestety z racji specyficznej konstrukcji urządzenie nie jest wodoszczelne, bo przypominam, ma otwory układu chłodzenia na bokach obudowy. Sporą zaletą Nubia Red Magic 6 są jej głośniki. Głośniki są tutaj dwa i brzmią naprawdę donośnie i dobrze, czysto. Mamy też oczywiście, przypomnę, mini jacka, a dlaczego jego obecność tak mnie cieszy i kolejny raz ją podkreślam, dowiecie się za momencik.
Na razie wspomnę jeszcze, że nie mam żadnych zastrzeżeń co do komunikacyjnej strony telefonu. W polskim 5G działa bezproblemowo. Bezproblemowo współpracuje z różnej maści routerami, punktami dostępowymi itd., z akcesoriami Bluetooth. Jest tylko jeden problem, ale podkreślam, on dotyczy mojego egzemplarza. U mnie jest nieaktywny NFC. Nie mam NFC, bo to jest egzemplarz jeszcze testowy z rynku chińskiego. Jak widzicie, nawet z logo Tencent Games. No i z tego też powodu, że jest to egzemplarz z rynku chińskiego, niekoniecznie miałem okazję wypróbować prędkość ładowania, no ale o tym też za chwilkę. Recenzując poprzedni model, narzekałem trochę na jakość tłumaczenia interfejsu. No i niestety narzekał będę nadal, ale po kolei. Sam interfejs, gdyby nie patrzeć na jakość przekładu jego na nasz język ojczysty, byłby całkiem fajny. To jest firmowy interfejs Red Magic OS, tutaj akurat w tej chwili w wersji 4 i tak jak powiedziałem, może nawet trochę zachwycić. Nakładka ta jest prosta, nieprzeładowana, nie zauważyłem żadnych śmieciowych aplikacji. Mamy za to całkiem sporo opcji umożliwiających naprawdę głęboką personalizację urządzenia, no i oczywiście dodatki związane z grami. Z interfejsu możemy korzystać w trybie zasobnikowym, tradycyjnym albo w trybie płaskim. No oczywiście jest tryb ciemny, wspomniałem już, że jest Always on Display. Mamy do dyspozycji gesty, tryb obsługi jedną ręką czy tematy ekranowe. Producent przewidział możliwość zmiany siatki ikon, a co za tym idzie ich ilości na pulpicie. Przewidział możliwość naturalnie dzielenia ekranu czy też uruchamiania firmowych aplikacji niektórych, podkreślam niektórych, wpływających okienkach. Tutaj niewiele się zmieniło względem modelu poprzedniego. Mamy również poręczny, boczny panel ze skrótami, jak i ogromną ilość dodatków związanych z nagrywaniem ekranu i ze zrzutami ekranu. To oczywiście pod kątem graczy, którzy swoje rozgrywki nagrywają, czy tworzą jakieś tam instrukcje, tutoriale. No i oczywiście muszę wspomnieć o przestrzeni gier, czyli Game Space. Tą nakładkę aktywujemy dedykowanym przełącznikiem na boku obudowy, takim czerwonym, który już widzieliście. I nakładka ta umożliwia przede wszystkim ograniczenie ilości powiadomień, wszelkich przeszkadzajek, które mogłyby się pojawić na ekranie podczas grania. Mamy tam też opcje związane z układem chłodzenia, czy ustawieniami sieci, czy podkręcaniem wydajności, czy zarządzaniem sterowaniem wibracją, która tutaj jest całkiem przyzwoita w tym smartfonie. Za pomocą osobnego pod menu mamy również możliwość konfiguracji wspomnianych wcześniej dodatkowych triggerów na boku telefonu. Możemy również podejrzeć statystyki naszego grania. W przestrzeni gier mamy też nieco dyskusyjną opcję pomagającą w celowaniu podczas grania. Taki automatyczny celownik, można by rzec. Jak również lupkę, która pozwala powiększyć fragment obrazu. No i teraz wracamy do kwestii spolszczenia. Ono w poprzednim modelu było słabe, a w modelu Red Magic 6 jest po prostu tragiczne, fatalne. Czekałem na jakiś update, update'y przyszły, ale jeżeli chodzi o tłumaczenie, niczego nie zmieniły. Powiedzieć, że interfejs przetłumaczono niedbale, to w zasadzie powiedzieć komplement pod jego adresem, bo nie dość, że część opcji w ogóle nie została przetłumaczona, to inna część została przetłumaczona błędnie. A już szczytem szczytów jest jedna z opcji w aparacie fotograficznym. Wiecie, jak się nazywa? Poklatane w czasie. Domyślacie się pewnie, że chodzi o zapis poklatkowy, ale to tłumaczenie to po prostu już mnie poklatało na amen i pozostawiam ją bez komentarza, także zakładajcie, że telefon nie ma polskojęzycznego interfejsu. Tak będzie dla Was lepiej. Czy w przypadku smartfonu gamingowego jest w ogóle sens rozprawiać o wydajności? No troszeczkę w tym przypadku jest. Bo oczywiście wydajność jest topowa, szczytowa, w ogóle mega. No bo jak mogło być inaczej, kiedy mamy zestaw Snapdragon 888, 12 GB RAMu, oczywiście tego szybkiego DDR5 i oczywiście szybkiej pamięci wewnętrznej. Do tego mamy rozbudowany układ chłodzenia i tu się zaczyna, moi drodzy, robić wesoło. Bo w benchmarkach oczywiście telefon bryluje, nie ma to tamto. Natomiast kiedy on tak sobie bryluje, kiedy gracie, to robi się po prostu ponadprzeciętnie gorący. Mojemu egzemplarzowi zdarzało się przekroczyć 50 stopni Celsjusza tutaj w okolicach, powiedzmy, dolnej części oprawki aparatu fotograficznego. On po prostu już faktycznie zaczynał parzyć. No ale od czego mamy wentylator? No wiadomo, trzeba włączyć wentylator, będzie chłodniej. I faktycznie po włączeniu wentylatora ciepło emitowane przez smartfon już mieści się w granicach zdrowego rozsądku, ale znowu w granicach zdrowego rozsądku przestaje się mieścić szum wentylatora, w jaki Nubia została wyposażona. Nie wiem, czy kamera to dobrze odda, ale spróbuję Wam to pokazać.
Szum wentylatora jest moim zdaniem zdecydowanie zbyt głośny, jakkolwiek dobre by głośniki nie były w tym telefonie, no chyba jednak trzeba skorzystać z mini jacka i słuchawek, bo ten świst wentylatorka po prostu na dłuższą metę jest irytujący. Ale nie ma tego złego, bo z drugiej strony, dzięki temu wentylatorowi temperaturę trzymamy w ryzach i mamy porządną wydajność, a najciekawsze, moi drodzy, jest to, że nawet ten potworny wzrost temperatury tam w okolice 50-60 stopni nie obniżył znacząco wydajności telefonu. Owszem, w benchmarkach zauważyłem po kiluś tam cyklach lekki spadek wydajności, ale on nie był tak szokujący jak ta temperatura. Myślę zatem, że jeżeli nastawiacie się na gry, to ten telefon Was nie zawiedzie wydajnością, natomiast musicie pamiętać, że niestety będzie Was trochę drażnił odgłosem wentylacji. Wąskim gardłem szóstego Red Magica może być natomiast jego pamięć na dane, na pliki. Wiadomo, gry małe nie są, a pamięci w nim mamy tylko 128 giga nominalnie, z czego wiadomo, część pożera system i tak naprawdę dla nas pozostaje niecałe 99 giga. Przypominam, pamięci nie rozbudujemy. Cóż z tego, że ta pamięć wewnętrzna jest dużo szybsza niż karta pamięci, ale 128 giga dla gracza to tak słabiutko, moim zdaniem nawet. Z kolei nie będę narzekać na akumulator, bo w sumie nawet jest trochę zaskakujący. Nie jest jakoś potwornie duży, ale bez problemu wytrzyma niemal 4 godziny ciągłego grania, a przy luźniejszej eksploatacji to spokojnie cały dzień ten telefon utrzyma przy życiu bez konieczności doładowywania. Wiadomo, podniesienie odświeżania wyświetlacza, włączony wentylator, no to wszystko pobiera sporo prądu, ale jeżeli zaczniemy traktować ten gamingowy smartfon jako smartfon zwyczajny po prostu do podstawowych potrzeb komunikacyjnych, to ten dzień, nawet może 2 dni spokojnie popracuje. Tak jak powiedziałem, w moim zestawie była chińska ładowarka, a w europejskim będzie 33-watowy zasilacz. Niestety nie miałem go jak wypróbować, bo go po prostu nie dostałem, więc nie mogłem też za bardzo wypróbować pełni możliwości układu ładowania. Pożyczoną szybką ładowarką, taką od innego telefonu, napełniłam baterię w około 40 minut, więc myślę, że może być nieźle, ale podejrzewam, że tą fabryczną ładowarką ten cykl cały potrwa trochę dłużej. No i niestety musicie zapomnieć o ładowaniu bezprzewodowym. Smartfon growy niekoniecznie musi być smartfonem fotograficznym, ale akurat w przypadku Red Magic 6 jest pod tym względem nie najgorzej. Zestaw aparatu w zasadzie jest taki sam jak w poprzednim modelu. Mamy główną matrycę 64 mega, szerokokątny aparat 8 mega i dwójkę do makro oraz 8-megowy aparat do selfie. I wszystkie są w zasadzie co najmniej poprawne, chociaż akurat najsłabiej wypada ten aparacik do makro. Ciężko nim zrobić zdjęcie, chociaż mam wrażenie, że tutaj już trochę oprogramowanie bruździ. Natomiast jak już Wam się uda zrobić fotkę, no to ta fotka z tego aparatu wyjdzie w miarę przyzwoita. Tylko żeby zrobić dobre zdjęcie tym aparatem, to się musicie mocno nagimnastykować. Gimnastyki nie będzie oczywiście w przypadku głównego aparatu. Tutaj jest całkiem dobrze, chociaż sztuczna inteligencja czasami przesadza z podbiciem kolorów. Jak to zauważycie, to po prostu wystarczy ją wyłączyć i zdać się na standardową automatykę. Czasem aparat miewa tendencję do prześwietlenia zbyt jasnego tła, szczególnie to widać na przykład na ujęciach z niebem w tle, ale ogólnie zdjęcia można uznać za całkiem dobre. Nocne również są niezłe, chociaż do flagowego poziomu troszeczkę jeszcze brakuje. W interfejsie aparatu rzuca się w oczy cyfrowy zoom. Możemy zoomować aż do 10 razy i to zoomowanie, choć cyfrowe, wygląda nawet nie najgorzej. Tragedią jest natomiast to, że z głównego trybu fotografowania nie mamy dostępu do obiektywu szerokokątnego. Żeby robić zdjęcia szerokokątne, musimy przejść w tryb Pro. Tam oczywiście nie musimy niczego ustawiać manualnie, możemy nadal mieć automatykę, ale aparat szerokokątny jest dostępny tylko w jednym z trybów. Bez sensu to jest troszeczkę. Oczywiście zdjęcia z aparatu szerokokątnego nieco odstają jakością od zdjęć z tej głównej matrycy. W zasadzie można przyjąć, że ten moduł nadaje się do użytku tylko w dzień. W nocy, no niestety, już jest raczej słaby. Z kolei selfiaki wychodzą całkiem przyzwoicie. Nie jest to żaden nadzwyczajny aparat, ale zdjęcia są dobrze doświetlone, są dosyć ostre. No i rozmywanie tła też całkiem dobrze działa, jest dostępne zarówno w aparacie tylnym, jak i w przednim. Menu aparatu onieśmiela mnogością trybów, bo poza moim ulubionym, który już wspomniałem wcześniej, poklatane w czasie, mamy mnóstwo jeszcze innych opcji, jak chociażby klonowanie obiektów, malowanie światłem, panoramowanie, czy różne efekty kreatywne, nazwijmy to.
Ogólnie interfejs aparatu jest dosyć wygodny, dosyć przyjazny, oczywiście gdyby pominąć jakość tłumaczenia, a tak naprawdę jedyne czego w tym interfejsie zabrakło, to możliwości ustawienia trybów tak jak my sobie tego życzymy, a nie tak jak wymyślił to producent. Testując poprzednią Nubię, narzekałem na jakość dźwięku w filmach. W tym modelu poprawiono to. Dźwięk już jest zapisywany prawidłowo i w zasadzie nie ma co narzekać. Jest poprawny, podobnie jak obraz. Musimy tylko pamiętać o wyłączeniu wentylatora. W przeciwnym razie jego pisk, szum, świst nagra się na filmie i po prostu dźwięk będzie do wyrzucenia. Czy nowy Red Magic jest dużo lepszy od poprzednika? Pod paroma względami owszem, tak. Oczywiście zaktualizowano jego wnętrzności, dodano lepszy wyświetlacz, dodano więcej światełek LED, które gracze podobno lubią. Zachowano tą niesamowitą wydajność, porządne głośniki i całkiem przyzwoity akumulator. Poprawiono jakość dźwięku w filmach, zdjęcia też wydają mi się chyba trochę lepsze niż z poprzedniego modelu. No szkoda tylko, że nie poprawili trochę oprogramowania aparatu do makro. Telefon niezmiennie jest śliski i delikatny, trzeba na niego uważać, żeby nie upadł. Niezmiennie nie jest wodoszczelny i niezmiennie nie pozwala rozbudować pamięci za pomocą karty. To, że obudowa bardzo szybko i łatwo się brudzi, to już zauważyliście oglądając ten film. I mieliście też okazję posłuchać, jak głośno pracuje układ chłodzenia w tym smartfonie. Pracuje moim zdaniem głośniej niż w przypadku poprzedniego modelu. Z kolei, kiedy go wyłączycie, telefon zamieni się w grzejnik. Jakości tłumaczenia całkiem przyzwoitego interfejsu na język polski nie skomentuję, bo musiałbym użyć tutaj słów, za które pewnie film zostałby zdjęty z anteny. A na temat ceny powiem tylko tyle. Niecałe 2700. W sumie za tak wypasiony telefon, to jest to całkiem niezła cena, bo jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o dodatki dla graczy, to ten smartfon jest naprawdę wyposażony pod korę. Czy za taką cenę warto kupić ten smartfon? Jeżeli nastawiacie się na gry, to tak. Myślę, że to będzie zakup bez pudła, jeżeli chodzi o gry. Natomiast niekoniecznie rekomendowałbym ten smartfon jako narzędzie komunikacyjne. Jak chcecie mieć po prostu wydajny smartfon, a niekoniecznie pod kątem gamingu, no to poszukajcie czegoś innego. Może jakiegoś zwyczajnego flagowca lepiej. I chyba na tym stwierdzeniu na dziś poprzestanę. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.